Doszli do tego, że wirus unosi się powyżej metra nad ziemią. Powyżej metra, powyżej metra. Poniżej metra jesteś bezpieczny. Zaleca się, żeby chodzić na czworaka. Śmieszne to jest. Ja wiem, że to jest swego rodzaju też przenośnia, ale wyobraźcie sobie i zadajcie sobie pytania. Uruchomcie wyobraźnię. Ilu byłoby ludzi, którzy zaczęliby chodzić na czworaka? Może czasem trzeba takiego skrajnego przykładu, ale zobaczcie, co się dzieje. Mija rok. Gdzie jest, nie ma. Dwa dni temu ja nigdy bym nie pomyślał. Nigdy bym nie pomyślał. Po pierwsze, że będę to mówił publicznie na Starówce w Gdańsku, a po drugie, że coś takiego zrobię. Dwa dni temu złożyłem doniesienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa i wszczęcie postępowania karnego wobec premiera polskiego rządu. Za to, że narażał obywateli. Za notoryczne zmienianie zdania. Na to, że narażał obywateli, skoro była epidemia, na to, że mamy licznie pójść do wyborów. A szczególnie kto? No seniorzy. Licznie. Choroba jak każda inna. Jest odwrocie. Drugie. Za to, że zakazują bez jakichkolwiek podstaw prawnych, moi drodzy, nie ma stanu wyjątkowego ani stanu nadzwyczajnego. Wielu prawników mówi, ja czekam, żeby to zostało wprowadzone. I wtedy robimy sobie zamiast kalendarza adwentowego taki kalendarz na 120 kartek. I codziennie odrywacie jedną, bo wiecie, że za 119, 118, 117, 116 to się skończy. Bo stan wyjątkowy i nadzwyczajny można wprowadzić na 90 dni konstytucyjnie. Musi być to zatwierdzone przez Sejm i później prezydent może to przedłużyć o 90 dni. Ale my byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Dobra, zamykam się w chacie na 120 dni i wychodzę później i jestem wolny. A tak? Ile to ma jeszcze trwać? Ile, szanowni państwo, bez względu na to, ci, którzy tam idziecie, czy jesteście, czy wierzycie, czy nie wierzycie, że wirus jest tak straszny, czy też nie? Przez cały ostatni rok 5102 osoby, to są dane z połowy lutego, za cały okres od 4 marca 2020 roku zmarło osób na CV19, bo tak to będę nazywał, bez chorób współistniejących, co jest i tak swego rodzaju fenomenem, bo ja mam osobiście odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z połowy października, gdzie tych osób było 512. Więc nagle ten przyrost był no, 10-krotny w 2 miesiące. To się tu wszystko kupy nie trzyma. I apeluję, moi drodzy, bez wzniosłych haseł, że my tu teraz mamy, wiecie, agitować, kto jest zły, kto jest dobry i kogo tam trzeba na J, je i tak dalej. Ale włączmy w końcu naprawdę myślenie. Urodziliście się ludźmi. Jesteście gatunkiem, który jest najinteligentniejszym, który chodzi po tej ziemi. Wymyśliliśmy to wszystko, co mamy dookoła. I teraz daliśmy sobie wmówić coś, co jest tak niebezpieczne, że moi drodzy, dzisiaj jak byłem w Rumi, kurwa, muszę to powiedzieć, w sklepie z firanami i z prześcieradłami taki wielki baner. Maseczki z dzianiny, złoty 99. Złoty 99, maseczka z dzianiny ma uchronić się przed największym wirusem, największą zagładą XXI wieku. Mniej więcej po... Wiecie, i to nie chodzi o to, żeby się nabijać. To, że ktoś... Dzisiaj byłem na plaży w Mechelinkach i pani z wózkiem, mama, karga ten wózek, zamaskowana tak, nie ma nikogo obok. No gdzie jest jakaś logika? Czy to naprawdę o to chodzi? Czy może chodzi o to, co powiedział pan profesor Pinkas? Że jemu, główny inspektor sanitarny, jemu maseczka przypomina o czym? Że jest pandemia. Jemu. Moi drodzy, nie może być tak, że jest tylko jednostajny przekaz. Choroba, choroba, straszna choroba, tyle zachorowań, tyle. I nie mówi się w ogóle o zagrożeniach. Bo jeszcze o tych, w tych pięciu rzeczach jest bardzo ważna rzecz. To, co jest konsekwencją tego i dlaczego nas się to utrzymuje. Że mamy wszyscy poddać się eksperymentowi medycznemu. I to jest chyba najgorsze. W poniedziałek rozmawiałem z nauczycielką z jednego z warszawskich, jednych z lepszych liceów. Dostali telefon w czwartek o godzinie 21 od dyrektora, że w piątek o 10 mają się stawić na szczepienie. Nikt nie mówił czym, jak, po co, dlaczego mają przyjechać. Z 50 nauczycieli, 20 stawiło się w piątek, 16 nie ma w pracy.
I wiecie, co jest najgorsze? Że my z taką lekkością później, nie czytam, bo dodano mnie też do jednej z grup, no wiesz, to jest normalne, że ktoś ma 40 stopni gorączki, nie może ruszyć nogą i ledwo dyszy. To jest normalne. To jest normalne. Nie, moi drodzy, normalne jest to, że się czujemy dobrze. Jeżeli wy się czujecie dobrze, to znaczy, że jesteście normalni, jesteście zdrowi. I to, że daliśmy sobie wmówić, że można być chorym bezobjawowo, jak kiedyś w warzywniaku do jednej pani, jak mi zwróciła uwagę, że jestem bez maski, ja powiedziałem, wie pani co, ja nie chcę się sprzeczać. Już mam ten etap, wiecie, tego buntu jakiegoś za sobą. Rozmawiam spokojnie, siła spokoju to jest najlepsza broń. Ja mówię, niech mi pani powie, mam do pani pytanie. Słucham, miała pani kiedyś okres bezobjawowy? I znowu ktoś powie, no ale to nie jest. No nie jest. Jeżeli, tak jak zacząłem, 3-5 lat temu, ktoś by wam powiedział, że nie polecisz samolotem, bo nie zrobiłeś, nie dokonałeś jakiegoś aktu eksperymentu medycznego, który w Dzienniku Ustaw jest określony jako eksperyment medyczny, to byś powiedział, nie, to jest niemożliwe, to jest teoria spiskowa. Ja im dalej jestem w tym temacie, to dochodzę do takiego wniosku, że to, co my nazywamy teorią spiskową, to jest zupełnie wręcz na odwrót, bo to się realizuje w rzeczywistości. I teraz kolejna rzecz. Mamy akcję Otwieramy, czyli wspieramy przedsiębiorców. Jeżeli widzicie, że jest otwarta knajpa, kupcie tam coś, zostawcie te parę złotych, wspierajmy nasz biznes. Jak to jest możliwe, że przed świętami galerie mogły się otworzyć, ale już po świętach były zamknięte? Że od 27 kominiarka komin nie pomaga, ale do 26 pomagał. Zacznijmy składać to w jakąś logiczną całość. Każdy z was dostał umysł, rozum, do myślenia. My nie jesteśmy stadem owiec, gdzie jak jedna poleci, to reszta mówi be i lecą za nią. No chyba tak nie jest. Jesteśmy rodzicami, wnukami. Jesteśmy też w jakiś sposób odpowiedzialni za naszych dziadków. Ja zainwestowałem 3 spotkania, umawiając się z moim dziadkiem, który ma 89 lat, ma rozrusznik, ma zastawkę świńską, bierze dużo różnych leków na rozrzedzenie krwi. To są bardzo poważne leki, które mają bardzo duże spektrum skutków ubocznych. Mówię, dziadek, słuchaj, a jak tam wy wyglądacie? No jesteśmy zapisani, w czwartek jedziemy. Ja mówię, słuchaj, moglibyśmy się spotkać? A, no tak. No, że... Wiadomo, mam się tylko zawsze zapowiedzieć, bo dziadek zawsze jest zajęty. Przyjechałem, pokazałem mu pewne materiały, pokazałem mu, co ludzie piszą, jakie są skutki uboczne, pokazałem mu drugą stronę, zacząłem z nim rozmawiać. I w ogóle to, co było przełomowe w rozmowie, bo dlaczego mówię, my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale bierzmy też odpowiedzialność za naszych seniorów, którzy niestety, dla których tak zwany dziennik, to sobie włóżcie albo 19, albo 19.30, ale tak zwany dziennik jest elementem dnia. Jest jakby takim starym, stałym elementem dnia i dla nich to, co jest tam powiedziane, jest jedyną prawdą. Ale ja mówię do dziadka, soja, czy jak ty sobie w ogóle wyobrażasz, żeby on mówił, że wrócimy do normalności, jak się zaszczepisz, tak? Aha, a jaka będzie ta twoja normalność? Mietek, który ma 91 lat, już zmarł, ten kolega zmarł, tego nie ma, pewne rzeczy się pokończyły. Ja jeszcze mam czas? Damy mu jeszcze 5 minut. I słuchajcie, i on zaczął się zastanawiać, faktycznie, to co ja zyskam, to po co mi to? Jest jak jest, żeby nie było gorzej. Każdy ma indywidualną decyzję, ale zobaczcie teraz, wolność. 27, to co powiedziałem, ten sprawdzian dzisiaj. Wielu z nas jest takich, no w sumie się z tym nie zgadzam, czuję, że mnie robią, no ale zakładałem ten szalik, bo no bo nie chcę tam w tym sklepie i tak dalej. Albo jesteś zimny, albo jesteś ciepły. Musisz się określić. Dzisiaj to jest ten dzień, żeby się określić. Czy jesteś spójny ze swoimi wartościami? Czy jest w życiu coś ważniejszego niż to, że masz jakieś wartości, coś czujesz, coś z czymś jesteś spójny i z czymś się identyfikujesz i żyjesz zgodnie z tym? Czy tylko pieniądze? Mnie osobiście rozwaliło we wtorek, przełom poniedziałku i wtorku tego tygodnia, po tej rozmowie z nauczycielką wieczorem, później zobaczyłem post mojej koleżanki, trenerki, coacha, inteligentnej osoby, która napisała tak. Wczoraj miałam przyjemność przejść test w Środzie Wielkopolskiej. Nie, nie ma podejrzeń. To wymóg klienta. Na jaki jeszcze wymóg?
Na jaką jeszcze decyzję? Jak jeszcze damy sobie zaskarbić tą naszą wolność? Tą naszą niezależność? Na co jeszcze chcemy czekać? Co musi się jeszcze wydarzyć, żebyśmy naprawdę zobaczyli, że dzieje się dookoła jakaś po prostu jakaś farsa? I to nie chodzi o jedną partię czy o drugą, bo czy ci drudzy sprzeciwiają się tym pierwszym? Możemy to naocznie teraz zobaczyć, że to jest w ogóle jakaś wielka po prostu mistyfikacja. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ludziom się wydaje, no tak, ale to tak w Polsce, to tak na całym świecie, no to by tak nie mogło być, że ktoś tak to sobie ustawił. A gdyby jednak tak było? Gdyby zacząć zadawać sobie jednak inne pytania. Czy to jest przypadek? I dlaczego tak się dzieje? Jaki ma być finał tej historii? I jaki jest w tym twój udział? Naprawdę bierne poddaństwo do tego wszystkiego? Zachęcam, wspierajcie przedsiębiorców. Jeżeli macie w rodzinie przedsiębiorców, naprawdę można skorzystać z porad prawnych, czy to za pośrednictwem akcji i strajku przedsiębiorców, czy osób, które reprezentują to... tą organizację, można dzisiaj powiedzieć. Ja Pawła miałem okazję też poznać na jednym z marszów, był też u mnie gościem na live'a. Widzicie, to jest tak, że zawsze znajdziemy, ale ja go nie lubię, bo on ma białe okulary i on mnie w ogóle denerwuje. Okej. Okay. A ja go nie lubię, bo usuwa komentarze. Dobra, każdego za coś, słuchajcie, jest takie powiedzenie, jak chcesz komuś przy, to kij się znajdzie. Ale szukajmy chociaż jednego elementu, który nas łączy dzisiaj. Potrzebujemy tego jak nigdy wcześniej. A jeżeli nie zgadzasz się z czymś, to też daj jakiś swój wkład w to, żeby zatrzymać to szaleństwo. Bo niestety może się okazać, że będzie niebawem za późno. I zobaczcie, co się już dzieje z naszymi rodzinami. Na święta nie mogliśmy się spotkać. Zaczynamy być izolowani, zaczynamy być cofani. Gdzie jest nasze logiczne myślenie? Gdzie jest nasza wiara w tą wolność i to... ta wdzięczność za to, którzy naprawdę przelewali krew. Nasza historia. My jesteśmy bardzo poturbowani przez historię. I myślicie, że to też był przypadek, że ktoś sobie na kogoś najechał? Dzisiaj nie lecą bomby, ale lecą bomby nie tylko biologiczne, ale lecą też bomby bioinformacyjne. Jesteśmy tak napieprzani skrajnymi informacjami, że naprawdę trudno weryfikować, co jest prawdą. Ale każdy ma rozum i powinien weryfikować i zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że zgromadzenie, które odbyło się 10 kwietnia, moi drodzy, w ubiegłym roku, które trafiło do prokuratury i sąd wydał decyzję, że nie złamano przepisów. Chodzi o zgromadzenie rządowe z okazji rocznicy smoleńskiej i złamanie dystansu społecznego. On nie może jakby wydać decyzji skazującej, bo ona byłaby niezgodna z prawem, ponieważ to rozporządzenie było niezgodne z prawem. To się wszystko kupy nie trzyma. I bardzo was proszę, moi drodzy, każdy się boi, każdy ma lęk, każdy ma jakąś obawę, ale dzisiaj jest ten czas, żeby przekuć to w jakieś działanie, przekuć to choćby w rozmawianie ze swoimi bliskimi, wspieranie przedsiębiorców. Jeżeli otwiera się jakaś knajpa, pójdźcie tam, nie przyjmujcie żadnych mandatów, nic, proszę niczego nie podpisywać od tych panów, niczego. No chyba, że staniecie źle, zaparkujecie i dostaniecie mandat za złe parkowanie, chociaż mamy prawo też tego nie przyjąć. Nikt nie ma prawa, bo sądy już dawno, to jest wiele tych decyzji, które odrzucają te bezprawne działania. Nie można nikomu odbierać wolności, jeżeli przede wszystkim nie stanowi o tym ustawa. Ustawa jasno mówi, że osoby chore albo podejrzane o zachorowanie, a w ogóle najnowsze rozporządzenie nie określa w ogóle, kto powinien to nosić, to coś na buzi. I wiecie, najśmieszniejsze jest to, jak często ktoś mówi: Paweł, ale weź przestań, bo ty ciągle te maseczki. Ja znalazłem zdjęcie sprzed 4 lat, słuchajcie, gdzie jestem też w takim namordniku, w takiej maseczce. Kiedy moja córka miała 4 dni i wróciła ze szpitala po porodzie, po urodzeniu, ja byłem totalnie chory, ale słuchajcie, już. Leciało ze mnie tak, smarki, kichałem, psikałem, czułem się strasznie. I myślę sobie, tak intuicyjnie, z serca, no nie chciałbym na nią napluć, nakaszleć. I kupiłem za 50 groszy. Jaki to był wtedy deal, nie? Jakbym wtedy kupił te 4 lata temu trochę tych maseczek, to prawie jak Bitcoin byłby taki zwrot. I miałem maseczkę, ale byłem chory, ja byłem chory, totalnie. Czy wy jesteście chorzy?
czy chodzenie po pięknym rynku Gdańska naprawdę jest tak szkodliwe i straszne, żeby zasłaniać tą podstawową funkcję życiową, jaką jest oddychanie? I czy co by się stało, gdyby za chwilę pan, jeden z drugich, ekonomista, ktoś was go wybierał? Nie. Powiedziałby, że wirus, że jesteśmy bezpieczni, bo wirus atakuje tylko powyżej 1 metra. Naprawdę zaczęlibyśmy chodzić na czworaka? Dziękujemy, Paweł, bardzo. Bardzo dziękujemy. Naprawdę. Słuchajcie, zobaczcie, drodzy państwo, tylko jeszcze jedną rzecz, bo mamy jeszcze dwie osoby ze strajku przedsiębiorców, które zaraz tu się wypowiedzą, ale zobaczcie państwo, do czego doprowadza taka pandemia. Doprowadziła do tego, może ktoś powie, coś dobrego się zrodziło, ale tutaj mamy flaga strajku przedsiębiorców, flaga Fundacji Pomagamy, Nie Ziewamy. To nie istniało. Pandemia, zanim przyszła, te podmioty nie istniały. Jeden to jest totalny bunt, sprzeciw i próba zareagowania na to, co się dzieje. I to jest strajk przedsiębiorców, ponieważ sobie już nie radzą i co chwilę ktoś, nawet o tym nie wiemy, albo ogłasza upadłość, albo popełnia samobójstwo, bo też się tak zdarzyło. W branży gastronomicznej kilku gastronomów w krótkim okresie czasu popełnili samobójstwa we własnych lokalach. Dosłownie. To są prawdziwe historie. Oczywiście depresja, różne mogą być przyczyny, ale wiemy dobrze, że to wszystko się wiąże pewnie z dużym kredytem, z brakiem odporności na to, jak żona kopie w domu tego męża słownie, bo on nie zarabia teraz, bo restauracja mu nie pracuje i z brakiem możliwości zapłacenia kredytów, ZUS-ów, urzędów, pensji swoim pracownikom. Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy by nie istniała, gdyby nie było pandemii, bo by nikt nie wymyślił tak, jak wymyśliliśmy, żeby wozić seniorom posiłki. Ale my z kolei mieliśmy mniej pracy, no to stwierdziliśmy, coś trzeba z tym czasem zrobić. No to zawieziemy posiłek, no i tak zaczęliśmy robić. Zobaczcie państwo, gdzie jesteśmy. Wielkie brawa, moi drodzy! Naprawdę! Jest... Zobaczcie brawa, państwo, brawa. Gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy fontannie Neptuna pod dworem Artusa w Gdańsku. Zamknijcie państwo oczy i pomyślcie, jak to zawsze wyglądało. W taką pogodę, w takim dniu jak dzisiaj, i nieistotne, że to jest luty, nie można by było przejść. Oprócz tego, że ludzi byłoby dużo więcej, to jeszcze nie można by było przejść, bo wszędzie by stały ogródki gastronomiczne. Gdzie one są? Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej została założona podczas pandemii. W Sejmie nie mogą być z nami. Oni w Sejmie postulują prawa gastronomów. Założyli stronę Manifest Gastronomii Polskiej. Zbierają podpisy, bo walczą o życie lokali gastronomicznych. Wszystkich. A takich branż powiązanych z gastronomią, powiązanych z turystyką, z hotelarstwem i wszystko co dookoła. Nawet taksówkarze nie mają kogo wozić. To jest w ogóle tragedia każdego człowieka, który prowadzi biznes. Tylko niektórzy się z tym nie pokażą, niektórzy siedzą w domu i się umartwiają, niektórzy walczą, próbują, chodzą po urzędach, ale to jest codzienność tych wszystkich ludzi. Oskar Gorzoch, Oskar, zapraszam cię, ze strajku przedsiębiorców, powie państwu, jak to wygląda. Za chwilę powie państwu jeszcze następny kolega, który zaraz wystąpi po nim. Posłuchajcie państwo Oskara, później posłuchajcie państwo pana Jacka. Dziękuję bardzo, witam serdecznie, Oskar Gorzoch. Ja po takich przedmówcach za bardzo nie mam już co dodać. To, że cała pandemia i cała ta sytuacja, która dzieje się wokół nas jest no, mocno napompowana, to już chyba tutaj mój przedmówca wyjaśnił wszystkim. Jednak chciałbym bardziej się odnieść do tego, co teraz się dzieje. Jak widzimy, wracają kolejne obostrzenia, wracają kolejne ograniczenia, zmieniono nam obowiązek noszenia teoretycznie maseczek na inne maseczki, bo tamte, które wcześniej rząd sugerował, już teraz nie są dobre, bo akurat ktoś może nie zarabiał tyle, ile musiał. Natomiast cała inicjatywa strajku przedsiębiorców bazuje na tym, abyśmy pomagali osobom, firmom, instytucjom, które po prostu mają ochotę się otworzyć, zarabiać pieniądze uczciwie, legalnie,
Więc zachęcam wszystkich, którzy by mieli ochotę, słuchają nas, czy to online, czy w telewizji, zachęcam wszystkich do tego, aby weszli na Facebook, na strajk przedsiębiorców, czy na ogólną naszą grupę polską, czy tutaj regionalną pomorską. I tam macie informacje, w jaki sposób legalnie można otworzyć swoje jakby biznesy, można zacząć zarabiać pieniądze. Wiele osób mnie się pyta, Oskar, gdzie możemy zjeść? Oskar, widzimy, że byłeś w restauracji, Oskar, widzimy, że byłeś w hotelu, byłeś tam. Jak z tego korzystasz? Przecież wszystko jest wyłączone. Oczywiście, tak się wydaje większości osób, natomiast gdy dobrze człowiek rozejrzy, poszuka i popyta, to się okazuje, że są przedsiębiorcy, którzy są na tyle odważni i zmobilizowani do walki i nie boją się przeciwstawiać aparatowi państwowemu, który, no jak widać, zajmuje się jedynie udręką. Tak? Wszystkie przepisy, które znamy, które rząd wprowadził, które są obecnie forsowane, są w pełni nielegalne i to już wyjaśniał wcześniej tak samo Krzysztof, więc ja jedynie mogę to powtórzyć. Zachęcam wszystkich, aby zaczęli pozyskiwać alternatywne, jakby z alternatywnych źródeł, przepraszam, informacje, nie tylko z mediów głównego nurtu, gdzie narracja jest ustalona, gdzie nie mamy prawa do samodzielnego myślenia. Tak jak mój przedmówca powiedział, o 19 czy 19.30, tam 18.50 to jest mój wyznacznik tego, co mogę, a czego nie mogę. To jeżeli tak myślimy, to nie jesteśmy wolnymi ludźmi. Strajk przedsiębiorców zrzesza wolnych ludzi i zachęcamy wolnych ludzi do siebie. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas dołączyć, zapraszamy zgłosić się do koordynatorów regionalnych. Strona internetowa jest, numery są, jak i również. Z mojej strony to jest na tą chwilę tyle. Chciałem jeszcze zaprosić pana Jacka, który powie trzy słowa od siebie. Zapraszam wszystkich na, mówię, Facebooka, Strajk Przedsiębiorców. Wspierajmy się wspólnie i pomagajmy. Dziękuję bardzo. Dzięki, Oskar. Słuchajcie, ja tylko chciałbym tak na rozweselenie powiedzieć, że my nie jesteśmy tutaj na pogrzebie gastronomii ani przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy, żebyś wygłosić i żeby poszło w świat, że przedsiębiorcy nie dadzą się zaorać żadnym kanaliom rządowym czy tam politycznym. Przedsiębiorcy to nie tylko ich interes i ich, nie wiem, leasingi, których nie mogą płacić, ale to przede wszystkim 60-70% zatrudnienia w tym kraju, małe i średnie przedsiębiorcy. I przede wszystkim walka jest o miejsca pracy, które dają przedsiębiorcy. To jest duża, ogromna odpowiedzialność, którą nosimy na sobie, my, przedsiębiorcy, żeby dać ludziom pracę, żeby dać zatrudnienie, bo za każdym jednym przedsiębiorcą, za każdym tym gastronomicznym lokalem, ale to nie tylko, bo są branże targowe, inwentowe, weselne, mnóstwo innych powiązanych, które praktycznie już są rozłożone na łopatki, których się w ogóle nie mówi, bo mówi się tylko o tych, co są w bezpośrednim zamknięciu. Ale to wszystko są naczynia połączone. Jak restauracje są zamknięte, to nie pracują w nich ludzie. To jest około gdzieś tam kilkaset tysięcy osób, które nie pracują. Jeżeli oni nie pracują, to nie wydają pieniędzy na inne rzeczy. Jeżeli nie ma wesel, to kwiaciarnie też ledwo ciągną. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, oprócz tego, to jest jeszcze drugie tyle, 60-70% PKB. Czyli tak naprawdę utrzymanie wszystkiego w tym kraju. Służby zdrowia, wojska, policji, wszystkich służb, wszystkiego, nie wiem, nawet trzymania porządku i w miastach czy ogólnie, żebyśmy mieli równe drogi, równe proste chodniki. To wszystko jest PKB, a to wszystko wypracują małe, średni przedsiębiorcy, czyli całe firmy. Przedsiębiorca z małego, średniego biznesu to nie jest jakiś tam kapitalista, tylko to jest człowiek, który sobie zorganizował pracę i jeszcze kilku innym osobom. To często gęsto są rodzinne firmy. Także idziemy do przodu. Nie damy się zaorać, coraz więcej, jest wielki, ogromny bunt, coraz więcej firm się otwiera i to jest dzięki odwadze nie tylko tych przedsiębiorców, ale ludzi, którzy z nimi pracują i ludzi innych, którzy przychodzą przede wszystkim do tych lokali, które się otwierają i innych firm. Dlatego pozytywnie, żebyśmy zakończyli dzisiejszy dzień, musimy spojrzeć na to w ten sposób, że coraz więcej jest nas, coraz większą mamy świadomość, a to jeszcze właśnie chciałem też się odnieść, bo to, że firmy się otwierają i przedsiębiorcy, to wcale nie jest tylko sama odwaga, ale to jest przede wszystkim coś większego. To jest znajomość prawa, ponieważ przedsiębiorcy, ci, którzy się